Hello, z tej strony Deralach55 i witam was w grze Battlefield 3. I dzisiaj sobie trochę pogramy. Jeszcze nie prezentowałem tej gry z mojej strony. Nie mam już na kanale trochę informacji. Na temat tej gry. Wow, shit. Robiłem, co się pisałem, czy to jakaś główna gra i tak dalej, ale cóż, mój kanał się trochę inaczej rozwinął niż się spodziewałem i no, biegnij, no i wiadomo, ale dzisiaj wam przedstawię tą naprawdę świetną grę. Wiem, że już czwórka jest, no ale cóż, nie mam jej, nie posiadam, więc nic z tego nie będzie. To jest duży podbój czy mały podbój? Nie wiem. W każdym razie gram technikiem. Ała! Gram technikiem. I mój zestaw to PKP Pszęk. Pistolet Magnum z lunetą. Amunicję, ładunki C4 i zwiększona liczba ładunków jako perk. Okej. No to co? Ciśniemy! Biegniemy. O, fucking shit. Okej. O! Akurat gwiazdka mi jest. Szedła. Stary gościu, nie jestem medykiem. Coś tu chyba chodzi. Nic nie słyszę. Okej. To ciśniemy dalej. Nie jestem dowódcą drużyny, niestety. Cóż, to jest mapa, która jest, powiem szczerze, że rzadko kiedy nie używana, a raczej rzadko kiedy ta mapa jest na jakichś serwerach za czasów właśnie królowania PF-a trójki, bardzo rzadko była. W sensie, była cała seria map, to wtedy była, zazwyczaj jej nie ma. A przyznam, że to jest także bardzo fajna mapa. O! O fuck, widział mnie. Dobra. O nie! Hello! Haha, goodbye! Dlatego bardzo lubię grać tym wsparciem. Właśnie dlatego, że bardzo fajnie się troluje ludzi. Okej. Tutaj jakiś mój biega. Trzeba przejście zrobić. Okej, no to ładujemy amunicję. I ciśniemy zaraz dalej. Wiadomo, jak ja dołączyłem, to od razu wygrywamy. Teraz trzeba by gdzieś się przykampić, coś. Jedzie coś. Wow! Nie mam gdzie uciec. Hello. Widzę, że jest trochę zajęty. Jakby co to się ukryje w krzakach. Sceny załatwione. Widzę, no tak, widzę snajpera. Tak, no tak, widzę snajpera. Widzę wrogów. Wow! Zauważył mnie.
Zrozum, że ten twój RPG średnio zadziała. Szczególnie jeśli ma opostężenie, to by musiał 4 pociski wydać. O, się skurwysnili. O, rwę cię. O nie. Chyba idę. Dziękuję. O, fuck. Jeden strzał i już po nim było. Ale niestety nie wyszło. Okej. Dawać, ludzie. Respić się znowu muszę. Punkta i jedziemy dalej. Albo tutaj. Przy moim gościu. O nie, dobra, a nie, dobra, jest stała. Szczęście. Już myślałem. Gdzie indziej jest. Uuu, sniper. Fucking shit. Mam pomysł na niego. Gdzie on jest? Nie widzę go. Tam gdzieś jest. A, może tam? Nie. O, czekaj. Oła! Dobra, czołg. Gdzieś się tutaj zbliża. O, jest tam bardzo blisko. To dla niego bardzo niebezpieczne, ze względu na to, że jak skoczę na niego z C4, no to nie będzie miał zbyt fajnie. Okej, i ciśniemy. No dobra, nie ciśniemy. O. Dobra. Udało się to, co mi... To chciałem zrobić. Ale... Przynajmniej go osadziłem. O kurde, aż nam przejęli punkt masakra. Prawie przejęty. Ucieki poleciały. Muszę wycisnąć. Bronić dalej raczej. Uwaga! Kontrolujemy wszystkie cele. Dobra robota, panowie. Tak trzymać. Odbiór. Ała. Okej, dobra. Wywalaj z tym kurde mawem. Proszę bardzo. Wow, snajper. Po tym co słyszałem. Och, Jezus. Takiej szybkiej reakcji nie mam. Okej, dawać. Idziemy dalej. Jakaś akcja by się przydała, ciekawa. RPG. Jest ten zwiadowca. No kurde, do cholery. Tyle tam snajperów, że nie da się nic zrobić. Ciekaw jestem, czy mógłbym ich jakoś ofrankować. Teraz zobaczymy, ale widzę, że... No fajnie! Zajebisty resp. Nie ma szans, że my tam do nich patrzymy. Za to ten transporter opancerzony mogę obejść. Zajebiście. Świetnie. Chodziło. Okej.
O, fuck, w ogóle nam resztę punktów przejęli. Niezbyt to fajnie wygląda, ale jestem bardziej nastawiony na obronę niż na atak. Sniper. O nie, zablokowałem się. No ja pierdziele. Weź tu wygraj ze snajperem. Ty się musisz kampić, a on kurde na widoku ciągle czeka na siebie. Jeden strzał i po tobie. Takie są uroki hardcora. O, następny czołg. So sweet. O, fuck, shit. Znaczy, może rozwalić, ale tak wolisz. O. Dało się. I znowu obchodzimy dookoła. No nie, no... Kanoniste, kurde. Niestety ciężko obejść... czołg, kiedy to kanonista jeszcze siedzi w działku. No i dupa. Punkt D nam tylko został. Człowieku, nie umiesz go zabić. Rzucę granat i go zabiję. Normalnie się dziwię, że nie mogę go zabić. Kurde. Nie udało się. Znowu. Niestety. Ale znowu wyjdę na ten C, bo leży tutaj ten C. Przyjąć punkt. No, a ja tu tego nie mogę pozwolić. Nie, ja pierdzielę. Trochę w lewo, trochę w lewo. 8 HP mu zostało. To w ogóle wrogi czołg jeździ. Chuja, walić to. No i dobra. Obroniłem punkt, jestem szczęśliwy, jestem happy, idę skacze, jej. Okej. Ech, jak ja lubię niszczyć czołgi za pomocą C4. Znowu snajperzy. Gdzie idzie? Ale widzę tam... Dobra, premia za dostrzeżenie. Niestety tylko. Często też lubię trollować ludzi w ten sposób, że jakiś gość obok mnie przychodzi, a nawet mnie nie zauważa, kiedy jestem w jeepie. Wracać do A. Do frontem. No i jakim cudem. To jest cheater jak nic. Okej. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Resp na B i lecimy dalej. Jezu, myślałem, że tu goście jest normalnie.
Ja pierdolę. Klitnąłem się gdzieś, przecież tak przycisnąłem, że normalnie powinno rozpierdolić całą mapę. Ja pierdolę. Ja. Dobra. To była przesada. To mnie po prostu... Kurde no. A tutaj miało być pięknie. Miało być so beautiful. No. Przynajmniej przyjęliśmy tego lawa. No dzięki gościu. Dobra. Widzę, że ginie jakiś wrogi. Ta jednostka, którą właśnie załatwiłem. Hej, Mr. Tank. Ej, trollować czołgi. Punkt pierwszy. Najpierw trzeba ustawić się w takim miejscu, żeby nas, żeby nie obrócił lufy. Drugie co? Trzeba go zaskoczyć. Kurde, obróć się. Mam nadzieję, że nie zginę. Zginąłem jednak, ale przynajmniej strollowałem gościa za pomocą Magnuma. O to chodzi, żeby strzelić się w ładunek. Dzięki czemu destrukcja jest, a kill zalicza przez Magnuma. Często osoby, które jeszcze nie znają tej, że tak powiem, właściwości, siedzą, what the fuck? Jak to możliwe? Przecież byłem w czołgu. Jak on mnie zabił z Magnuma? No. To było piękne. Okej. Jeszcze tylko trochę. 40 punktów. Zajdę kogoś od tyłu. Nie, ała. Chyba nie. Chyba ktoś mnie zaszedł od tyłu. Przy okazji. Jep. No kurde, jak ta amunicja się czasami lubi przetaczać dziwnie. Czy ja dobrze słyszę? Ja tego nie lubię, kiedy zwiadowca mnie od tyłu weźmie. Ach, kurde. A znów miał być piękny trolling. Ale już się powoli runda kończy. I za chwilę praktycznie koniec. Koniec, ludzie, koniec rundy. I koniec przy okazji mojego filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie rolowaty guzik. Siema, do następnego.